Podczas hamowania, tak jak pan powiedział, naciska pan pedał z jedną siłą. Ale wiemy, że ta prędkość będzie coraz mocniej spadać. Czyli powiedzmy, że jest to autobus komunikacji publicznej, pasażer stoi, trzymając się tak jak tutaj ręką uchwytu. Działa na niego coraz większa siła, więc on jest stopniowo wytrącony z równowagi, mocniej, 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 a jak już trzyma się na pazurkach, wtedy na niego działa największa siła, on pada tutaj brzuchem, jedzie i głową uderza w ściankę przednią. Więc co trzeba zrobić? Trzeba tą krzywą hamowania, gdy prędkość spada, tak, w jakiś sposób obrócić. Nie trzeba się bać hamowania w pierwszym momencie mocnego, bo on stoi twardo, trzyma się twardo, ale później trzeba zmniejszyć hamowanie. Czyli podczas hamowania trzeba mocniej w pierwszym momencie przycisnąć, a później delikatnie odpuszczać. Nie przestawać hamować, ale zmniejszać stopniowo, jak ta tarcza puchnie, stopniowo zmniejszać nacisk na pedał hamulca.